I może grać w starowca z prezydentem, sędziami i tajnymi agentami. Oskarżam pana o działanie na szkodę obywateli bez zgody obywateli. Jak mówi wasz prezes, dosyć tego, stop PCK i CPK i innym nazwom. Bardzo proszę o uspokojenie emocji. To jest Sejm, a nie stadion, choć też jest na S. Sejm to wyjątkowe miejsce, pełne wyjątkowych ludzi, wyjątkowych wydarzeń, opinii, sporów i wpadek. Czasem możemy być ich świadkami, obserwując wydarzenia z sali plenarnej, innym razem poza murami budynku. Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się i jednym, i drugim. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmów z tej samej serii. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę i słupka, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. I jak, gotowi? No to lecimy. Już nas tu przez jakiś czas nie było w celu wyśmiania Sejmu, co? Bez obaw, mam dla was niezłą dawkę humoru, żenady, żalu i jeszcze raz powtórzę żenady. Bo chyba w żaden inny sposób nie można nazwać tego, co odczynia Klaudia Jachira w swoim wolnym czasie. Jest to polska polityk, działaczka społeczna, satyryczka i nauczycielka. Znana jest również z działalności w mediach społecznościowych, gdzie publikuje treści o charakterze humorystycznym, skierowane przeciwko różnym aspektom życia politycznego i społecznego w Polsce. Jej działalność zaowocowała decyzją o wzięciu udziału w polityce. W wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 roku Klaudia Jachira wystartowała z listy Koalicji Obywatelskiej i udało jej się zdobyć mandat. Dzisiaj jednak należy do grona, do którego chyba bardziej pasuje, czyli do Zielonych. Wróćmy może jednak jeszcze na trochę do tej całej kariery medialnej. Wydaje mi się, że pani pomyliła się kompletnie w procesie wyboru ścieżki zawodowej. Powinna raczej być artystką sceniczną. Media katolickie narodowe skrapiają perfumkami i może grać w starowca z prezydentem, sędziami i tajnymi agentami. Po obiedzie z cytra melodyjkę wyśpiewuje, prezes bierze w szafy litra wody święconej i odbija perłą szyjkę. Potem kogoś otruć każe, albo innych zakłuć z tylca. Dobrze, dobrze, dobrze. Bolesny wydawał się być ten akt w trakcie jej występu. Mało to wszystko poważne jak na poważnego polityka. Przydałyby się tutaj jakieś słowa podsumowania. Może takie? Bardzo proszę o uspokojenie emocji. To jest Sejm, a nie stadion, choć też jest na S. Jak widać, bez znaczenia jest już chyba to, jak silnie będzie się marszałek wytężał, by ogarnąć ten cyrk. On i tak znajdzie drogę ucieczki. A potem będzie chciał wrócić. O ile oczywiście zostanie wpuszczony. W ostatnich dniach doszło do incydentu przed polskim Sejmem, w którym udział wzięli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Słynni ułaskawieni przez prezydenta politycy partii Prawo i Sprawiedliwość. Próbowali oni dostać się do budynku Sejmu, ale napotkali na opór ze strony Straży Marszałkowskiej, co doprowadziło do przepychanek. Pomimo ich starań, ostatecznie nie udało im się wejść do gmachu. Politycy argumentowali, że jako posłowie mają prawo do dostępu do miejsca pracy, a całą sytuację komentowali jako próbę uniemożliwienia im wykonywania obowiązków parlamentarnych. Incydent ten miał miejsce przed rozpoczęciem trzydniowego posiedzenia Sejmu, podczas którego między innymi miała być omawiana nowelizacja ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Spełniły się więc oczekiwania pana Mencena. Oni zaskoczyli i Sejmu nie szturmowali, znaczy w ogóle nie próbowali do niego wejść. Prawdopodobnie odpoczywali po pobycie w więzieniu albo myśleli, co, jak tę sprawę rozegrać, więc na razie tutaj jest spokój, nic nowego się nie wydarzyło, nie mieliśmy szturmu na Sejm. Sprawa została odłożona prawdopodobnie na kolejne posiedzenie Sejmu. Natomiast co do tego, dlaczego do tego doszło i co miało to całe wydarzenie na celu, możemy mieć już swoje podejrzenia. Albo zapytać na przykład prezesa Kaczyńskiego. No,
to, że państwo, czyli państwo dziennikarze, no, ruszyli za nami, a w związku z tym pozostali zgromadzeni tutaj posłowie też troszkę byli zdezorientowani, też ruszyli, doprowadziło do tego wszystkiego, co tutaj się działo, nie było to naszym celem. Natomiast, no cóż, to przykry incydent, ale cel został uzyskany, materiały procesowe mamy. Materiały procesowe, materiały na Republikę. Wszystko jest. Możemy odczuć współczucie względem oglądających ten kanał. Przykro mi to stwierdzić, ale przypuszczać można, że na tym będą się jeszcze opierać wydania wiadomości, przez co najmniej dość długi okres czasu. Chyba, że wykorzystają następny materiał. Michała Kołodziejczaka chyba wszyscy kojarzą. Jest to polski działacz społeczny, lider i współzałożyciel AgroUnii, organizacji zrzeszającej rolników i działającej na rzecz ich praw. Dzisiaj jednak jest raczej kojarzony z Koalicją Obywatelską i wąchaniem cukru na granicy z Ukrainą. W ostatnim czasie na sali plenarnej doszło za jego udziałem do dość mocnych oskarżeń. No może nie do końca za jego udziałem, ale to on był w tym przypadku oskarżony. Sprawa nabrała takiego rozpędu, że Straż Marszałkowska musiała ingerować w spór między politykami. Sprawdźmy, co zostało zarzucone Kołodziejczakowi. Izbo, wczoraj doszło do sytuacji skandalicznej. Pan Michał Kołodziejczak dzwonił do rolnika z województwa podlaskiego, do pani Julity Olszewskiej. Mam na to screeny, mam na to dowody. I zaczął ją zastraszać. Zaczął ją zastraszać. Mało tego, szanowni państwo, pan Michał Kołodziejczak wysłał do domu pani Julity Olszewskiej osiłków, silnych ludzi. Którzy kazali usunąć jej film z internetu, który zrobił 3 miliony zasięgu. To jest skandal. Za chwilę, jeżeli będą państwo potrzebowali przerwy w obradach i to dłuższej dla uspokojenia emocji, to tę przerwę zarządzę. Natomiast w tej chwili bardzo proszę, żeby zajęła pani miejsce na sali. Chcę zabrać głos pani minister Paulina Henik-Kloska. Bardzo proszę, pani poseł. Panowie, poproszę o procedurę wykluczania posłów z obrad. Dziękuję. Były minister rolnictwa Robert Telus z partii PiS skrytykował, jak to nazwał, lewacką politykę klimatyczną i wezwał Donalda Tuska, aby ten zajął się problemami polskiego rolnictwa. W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak oskarżył opozycję o dzielenie narodu i stwierdził, że polityka PiS doprowadziła do braku kontroli nad tym, co może wjechać do Polski, uderzając bezpośrednio w prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Sytuacja eskalowała, gdy poseł PiS, Sebastian Łukasiewicz, oskarżył Kołodziejczaka o zastraszenie rolniczki z województwa podlaskiego i wysłanie do niej osiłków, którzy mieli ją zmusić do usunięcia jej filmu z internetu. Grubo, co? Ciekawe, czy oskarżenia są prawdziwe. O ile co do tego na razie nie ma pewności, to znalazłam inne nagranie, które o dziwo nie jest podrobione, a też całkiem mocne. Sprawdźmy, co ma do powiedzenia Mateusz Morawiecki. Ruch 8 gwiazdek w mediach społecznościowych to forma protestu społecznego, która wzięła się z niezadowolenia części społeczeństwa z działań i polityki prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Ma on główne znaczenie na przestrzeni medialnej. Wykorzystuje hasztagi, memy, grafiki i posty do wyrażania sprzeciwu wobec partii. Uczestnicy tego ruchu krytykowali w ten ocenzurowany, acz raczej jasny sposób różne aspekty polityki PiS, w tym podejście do praworządności, niezależności sądownictwa, praw kobiet, edukacji, polityki zagranicznej, a także zarządzania kryzysami, takimi jak pandemia. Zyskał na popularności w okresie intensywnych protestów społecznych, takich jak czarny protest czy strajki przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Jest to zatem bardziej forma wyrazu niezadowolenia i sprzeciwu społecznego, niż zorganizowany ruch polityczny z jasno zdefiniowanymi celami i strukturą. No tylko nie według naszych polityków. Zobaczcie na tę ich politykę. Ona jest bardzo sprytna. Ona nas pokonała 15 października. Jebać PiS. Tak? To ich hasło. Zobaczcie, jakie emocje oni wywołali wśród młodych ludzi. Jasne. Politycy posłużyli się tym hasłem. Jednak został on stworzony i nagłośniony przez niezadowolonych internautów. Rzecz jasna, politycy powinni byli potępiać takie działania, czego nie robili w dosadny sposób, a nawet czasem sami wykorzystywali to hasło, ale nie powstało ono z ich ręki. Tylko to ich w tym przypadku broni. Przyznajcie jednak, że to, jak Morawiecki to powiedział, było dość zabawne.
Internauci żartują tutaj nawet, że raz udało mu się powiedzieć prawdę. Niefortunnie jest mówić takie rzeczy, ktoś jeszcze mógłby się taką wypowiedzią cytowaną posłużyć na przykład w takim filmiku o krytyce posłów. Słabo by pan wtedy wyglądał. Ale wiecie, Morawieckiemu, jak każdemu z polityków, zdarza się powiedzieć coś nie przemyślawszy tego dwa razy. Sprawdźmy więc, kto częściej bredzi, niż mówi z sensem. Iwona Krawczyk jest polską posłanką i nauczycielką. Tak, znowu nauczycielka. Jest też członkiem Platformy Obywatelskiej i jest raczej słaba z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Szczególnie jak na nauczyciela i polityka. Jednak musimy pamiętać również, że Polska w jednym z raportów zajęła dopiero 26 miejsce na 31 krajów w Unii Europejskiej w raporcie o bezpieczeństwa. Na pierwszym miejscu jest Norwegia, my na 26, a za nami tylko Chorwacja, Serbia, Łotwa, Bułgaria i Rumunia. Nie trzeba być ani politykiem, ani nauczycielem, żeby wiedzieć, że w Unii Europejskiej jest 27 krajów członkowskich. Może ma zwyczajnie problemy z czytaniem? Słowo Bułgaria też zostało przez nią trochę przekształcone. Szkoda tylko, że się nie poprawiła, noszenie okularów nie zwalnia nikogo z myślenia. Iwona Hartwich pokazała, że okulary to żadne tłumaczenie. Panie ministrze, z tego miejsca oskarżam pana o działanie na szkodę obywateli bez zgody obywateli. Jak mówi wasz prezes, dosyć tego, stop PCK i CPK i innym nazwom. Stop CPK, czy może stop używania skrótowego nazewnictwa? Jak widać, sprawia ono całkiem sporo problemów niektórym z naszych polityków. Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że PCK powinno być powstrzymane. Chyba tak się teraz na to mówi. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema.